Warty. Cieszymy się, że przyjęli Państwo zaproszenie na koncert organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wieczór nasz, Szanowni Państwo, tradycyjnie rozpocznie wydarzenie wyróżniające i honorujące osiągnięcia oraz pracę osób na rzecz naszego miasta, czyli uroczystość wręczenia medali miasta Bytomia i nagród prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury, statuetek Muza 2016. Miasta Bytomia przyznaje prezydent na wniosek kapituły. Jest on przyznawany osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w 5 dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, dziedzinie społecznej i, Szanowni Państwo, sportowej. Szanowni Państwo, prezydent Bytomia na wniosek kapituły postanowił przyznać ostatecznie 8 medali. Chciałabym jednak podkreślić, iż przyznanie nominacji stanowi również ogromne wyróżnienie dla tych osób, które tę nominację otrzymały. Dlatego wszystkim nominowanym bardzo serdecznie gratulujemy i poproszę w tym miejscu o brawa dla wszystkich, którzy bardzo się podobają. Medale miasta Bytomia wręczą pan prezydent Damian Bartyla oraz pan Andrzej Wężyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu, który jednocześnie z urzędu pełni funkcję przewodniczącego kapituły medalu miasta Bytomia. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana przewodniczącego oraz pana prezydenta. Panów proszę bardzo na środek. I przystępujemy, Szanowni Państwo, do ceremonii. Miasta Bytomia w dziedzinie społecznej, Szanowni Państwo, otrzymuje pan Piotr Mankiewicz. Zapraszamy bardzo. Bytomiak, absolwent słynnego elektronika, twórca i właściciel Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radziąkowie, które powstało z szacunku do historii i potrzeby serca. Od zawsze związany ze środowiskiem społecznym miasta Bytomia, a w szczególności dzielnicy Rozmark. Pasjonat, kolekcjoner pamiątek i eksponatów propagujących ideę śląskości oraz regionalnego stroju śląskiego, a nade wszystko rozmarskiego. Pomysłodawca i inicjator akcji święcenia pokarmów w strojach śląskich w Wielką Sobotę Świąt Wielkanocnych w parafii świętego Jacka w Bytomiu. Za kultywowanie tradycji rodzinnych i działalność społeczną uhonorowany statuetką Anioła Dobrego Gestu oraz tytułem Bytomianina Roku 2014. Zaangażowany w wiele akcji charytatywnych i projektów, między innymi Pamiętajmy o Starzykach czy Rozmarknik Kiszowiec na wspólnym szlaku. Praca i przywiązanie do tradycji oraz historii jest dla niego żywą i autentyczną pasją, źródłem spełnienia i satysfakcji. Swoją postawą życiową oraz zaangażowaniem daje wyraz temu, że świat, który nas otacza, nie przemija, kiedy o nim pamiętamy, co jest czymś niezwykle pięknym i ważnym w życiu człowieka. Zapraszamy Panie Piotrze. Tak ładnie wszystko było powiedziane. Moje zdanie tylko jest takie, że ludzie powinni coś mówić, jak coś dobrego robią. Przykład powoduje, że inni też coś robią. Nie ukrywać tego, co się robi. Po prostu pokazywać to. Dziękuję bardzo.
kwiatem zabliźni się wolny świat barwą róż. Dzieci urodzą się nowe lata i spójrz, będą śmiać się rzędy. Znów wspominamy ten podły czas. Tak współcześni, aż do granic.